Dzisiaj zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy Canon EOS R6 w pierwszej wersji jest wart rozważenia w 2023 roku. Dlatego, że już 3 lata minęły od premiery, mamy na rynku już jego następcę Canona R6 II, i jest to z tego co wiem jeden z bardziej popularnych modeli Canona, przynajmniej jeżeli chodzi o sprzedaż. Tutaj jak widzicie w tej wersji ja używam go zarówno jakby do fotografii i filmowania, czyli ten pierwszy powód, dla którego warto byłoby rozważyć ten aparat, to jest oczywiście możliwość funkcjonowania jako taki twórca hybrydowy, czyli ktoś kto i fotografuje i filmuje. W tej wersji, którą tu mam, 2470 jest to podłączone. Natomiast jeżeli chcielibyście robić z nim zdjęcia, tak powiedzmy w takiej nieco mniej zauważalnej formie to oczywiście Oczywiście można sobie podpiąć mniejszy obiektyw, i jak widzicie, ten aparat nie jest jakiś taki duży, on też jest dodatkowo lekki, więc jest to konstrukcja, która naprawdę jest warta rozważenia, bo ten rozmiar, który nie jest ogromny, i ta waga, która też nie przytłacza, może być właśnie takim punktem, powiedzmy, przełomowym w myśleniu o takim aparacie, który ma naprawdę profesjonalne możliwości. Aparaty kupujemy z różnych powodów. Jednym z nich jest oczywiście to, że one na siebie zarabiają, i w tej sytuacji Canon R6 jest takim typowym wołem roboczym, który naprawdę ostro zasuwa w przypadku różnych zleceń. Możemy nim wykonywać najróżniejsze zlecenia. Ja tym Canonem oczywiście fotografuje i śluby i y, powiedzmy sesje rodzinne i jakieś inne zlecenia y, różnego typu. Jedynym takim ograniczeniem y, może być oczywiście rozdzielczość, jaka tutaj jest y, zaimplementowana. Tutaj mamy matrycę, która ma rozdzielczość 20 milionów pikseli i przyznacie, że w niektórych sytuacjach może być to trochę mało, ale jeżeli nie potrzebujecie jakichś takich dużych powiększeń robić, to 20 megapikseli też ma taką y, Zaletę, że mianowicie nie zapycha dysków. Ja mam naprawdę duży problem z tym, że robię za dużo zdjęć, za dużo ich magazynuję na wszystkich dyskach i w tej chwili praktycznie wszystkie dyski świecą mi się tutaj na czerwono. W związku z tym, że fotografuję różnymi aparatami, które mają o wiele większą rozdzielczość niż Canon R6, na przykład właśnie w ramach testów na tym kanale też fotografuję aparatami, które mają i 50 Mega. Pikseli i, i nawet zdarzyło się, że 100 megapikseli, i wtedy te dyski po prostu dostają takiego, powiedzmy, turbo doładowania, jeżeli chodzi o zapchanie, że po prostu no, nie idzie z nimi pracować. Natomiast, gdy pracuję tylko i wyłącznie na kanonie R6, to wtedy taka sytuacja już się nie dzieje. Jednym z naprawdę totalnie najlepszych funkcji, jaką tutaj mamy w kanonie R6, jest oczywiście autofocus. Tutaj naprawdę jest ciężko nie trafić. Zdjęcia ostrego, przynajmniej w tym punkcie, w którym chcemy, mamy tutaj te. Funkcję wykrywania oka. Więc jeżeli na przykład na tym się będziemy opierać, to tak naprawdę każdy człowiek, jakiego chcemy tutaj upolować tym kanonem, jest po prostu do zrobienia i to w każdej możliwej sytuacji. Nawet jak ten autofokus jest powiedzmy blokowany przez jakieś przeszkody, on zawsze szybko odnajduje tę osobę i wraca do dyspozycji, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, na których mamy tę ostrość w tym punkcie, w którym chcielibyśmy ją mieć. Poza tym, jeżeli chcemy oczywiście ustawiać ostrość ręcznie za pomocą joysticka, to też jest tutaj funkcja wbudowana w to body, więc właściwie z tych takich kanonów, które charakteryzują się trochę niższą ceną niż pozostały zestaw tych najbardziej wypasionych kanonów, no to oczywiście R6 ma te wszystkie funkcje, których fotograf i twórca filmowy potrzebuje i jest do nich dostęp, ponieważ tutaj mamy oczywiście te pokrętła, przyciski, które możemy sobie zaprogramować i używać ich według własnego uznania. Warto przypomnieć, że istnieje tutaj funkcja zapisu filmów 4K do 50 klatek na sekundę. No i oczywiście jedynym takim czynnikiem ograniczającym może być przegrzewanie tego aparatu. Natomiast jeżeli jesteście takimi twórcami, którzy kręcą na przykład właśnie pół godziny pod rząd ten sam jakby K, i tak dalej to takie ograniczenie może was spotkać w przypadku tego kanona to tutaj muszę być szczery natomiast jeżeli chodzi o takie powiedzmy rejestrowanie jakiś biroli czy też krótszych ujęć filmowych w tej największej rozdzielczości no to oczywiście nie ma takiego problemu poza tym jeżeli ktoś chce to może sobie dokupić ten ekran do filmowania i już tego problemu nie ma natomiast jeżeli chodzi o kanona R6 to powiedziałbym że jest to taki aparat typowy dla takiego twórcy hybrydowego. Który chce się przełączać między fotografią a filmem, i tutaj w zasadzie niektórzy zauważają, że brak takiego szybkiego przełącznika między trybem filmowym a trybem fotograficznym może być jakąś przeszkodą, natomiast ja tutaj nie widzę jakiegoś problemu pokrę pokręcenia tym pokrętłem pasm i przejście z, na przykład z preselekcji przysłony do trybu filmowego. To nie jest naprawdę długi czas, to jest powiedzmy, możemy policzyć raz, dwa, trzy. 4 sekundy, być może nawet i 3 przy wprawnym poruszaniu się po tym aparacie, więc to tak naprawdę nie ogranicza w żaden sposób twórcy filmowego. Oczywiście z takich plusów, jakie można wymienić, to oczywiście w kanonie R6 mamy dwa sloty na kartę pamięci, to jest pełna profeska, tak samo na przykład zaufany, zaufana bateria, czy też akumulator, który naprawdę pozwala. Przez długi, długi czas pracować na tym aparacie bez konieczności wymieniania akumulatora na nowy, to jest coś, co naprawdę daje dużą przewagę, jeżeli chodzi o taką pracę przy profesjonalnych zleceniach. Jakość zdjęcia, jaka wychodzi z canona R6 jest znakomita, moim zdaniem, tutaj są kolory w pełni kanonowskie. One w zasadzie nie potrzebują żadnych takich poprawek, ewentualnie jakieś lekkie korekty balansu bieli, jeżeli źle coś ustawimy, gdy korzystamy z tych. Trybów pełnej automatyki, jeżeli chodzi o balans bieli, i to możemy sobie według własnego uznania dostosowywać, ale to jest w pełni tutaj kanonowskie, jeżeli możecie sobie wyobrazić, co ten termin oznacza. Dla mnie to jest to, że. Te kolory, które lubię, mogę uzyskiwać tutaj z tej matrycy w bardzo łatwy sposób. I tutaj docieramy też do jednego z ważniejszych powodów, które jakby przekonują mnie, że warto inwestować w ten aparat w 2023 roku, a mianowicie to, że jakoś tutaj ilość tych kanonów się już wyczerpuje. Canon R6 Mark II zaczyna swoją dominację, i w tej sytuacji, te ceny, z którymi mieliśmy wcześniej, do czynienia, czyli ja pamiętam, że kupiłem go w jakiejś ultra, super promocji dla ślubnych fotografów w fotoformie za 10 tysięcy. W tej chwili widziałem go za 8499 plus z kodem rabatowym NA5 dla słuchaczy niezłych aparatów to wychodzi nieco ponad 8 tysięcy, więc w zasadzie 8 tysięcy za tak profesjonalny aparat, który będzie Wam służył długie lata jako taki WU roboczy. To jest Myślę, że mega cena. I w związku z tym, jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy warto, czy nie warto, czy może za stary już jest i tak dalej, to mówię z pełną premedytacją, z pełnym przekonaniem, że jest to chyba najlepszy okres, najlepszy czas, żeby właśnie w ten aparat zainwestować. No, oczywiście, jeżeli chodzi o te różne rzeczy, które zostały poprawione w kanonie R6 II, który dostał na przykład wyższą troszeczkę rozdzielczość, no to wiadomo, że jeżeli komuś na tym aż tak. Bardzo zależy, to też może się rozejrzeć za innymi aparatami, typu, na przykład, sony A7 Mark 4. W sony A7 Mark 4 mamy na przykład 33 miliony pikseli, więc te rzeczy warto wziąć pod uwagę, ale jeżeli szukacie takiego aparatu, który będzie super połączeniem między jakością, odpowiednią ceną, właśnie ten stosunek będzie dla Was istotny i nie przeszkadza Wam to, że 20 megapikseli tutaj jest na tej matrycy, to myślę, że szczerze możecie zastanowić się nad kanonem R6. Jeżeli macie jakieś uwagi na temat tego aparatu, to chętnie poczytam je w komentarzach. Dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście możecie to naprawić klikając przycisk subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnym filmie na tym kanale. Jacek Siwko niezłyaparaty.pl.